Paweł Kopka, reprezentuję firmę Excite, właśnie producenta akumulatorów. Tak, jeśli chodzi o sklepy patronackie, główny sklep taki firmowy mamy w Poznaniu na ulicy Gdyńskiej 31-33. Tam zachęcam też do przejazdu, sprawdzenia, zweryfikowania swojego akumulatora, stanu technicznego. Takie usługi wykonujemy całkowicie bezpłatnie. Czyli wymieniliśmy je, ten żelowy tutaj, na Marine Leisure ES950. Co może Pan Paweł powiedzieć o tym akumulatorze? Tak jak Pan słusznie tutaj zauważył, jest to akumulator z naszej grupy Marine Leisure. Cóż mogę powiedzieć? Jest to akumulator w technologii żelowej, typowo żelowej. Jest to akumulator głębokiego rozładowania, stąd powiedzmy decyzja padła na zastosowanie tego typu akumulatora. Akumulator będzie spełniał również funkcje rozruchowe, ale przede wszystkim będzie służył do zasilania dodatkowych odbiorników, które znajdują się tutaj na łodzi. Dodatkowo, co mogę powiedzieć, jednym z takich elementów też, dla którego wybraliśmy tego typu akumulator, jest spełnienie przez tego typu produkty specjalnych certyfikatów DNV. Są one bardzo istotne, jeśli wypływamy na wody śródlądowe. Tam bardzo często możemy spotkać się z różnego rodzaju kontrolami, obostrzeniami. Nasze akumulatory z tejże gamy spełniają wszelkiego rodzaju normy, posiadają właśnie unikatowy certyfikat DNV, dlatego z czystym sumieniem jesteśmy w stanie polecić i proponujemy, sugerujemy właśnie tego typu rozwiązania do zastosowania w tej łodzi. A także posiadając certyfikat na wykorzystywanie w morskiej wodzie, tak? Tak, tak, to właśnie między innymi to jest ten certyfikat DNV, gdzie powiedzmy w morskiej wodzie spełnia wszelkiego rodzaju normy i parametry. Przy jakichkolwiek kontrolach możemy być spokojni, że tego typu produkty spełniają wszelkiego rodzaju obostrzenia. To jest bardzo, słuchajcie, ważne, ponieważ jak płyniemy teraz na Rugię, albo gdziekolwiek, nie wiem, do Holandii na przykład, na rekreację i tak dalej, i mamy kontrolę, to też mogą skontrolować nam to, jakie akumulatory, pomijając też silnik oczywiście, ale jakie akumulatory posiadamy w swoich motorówkach. Super, czyli ten akumulator, słuchajcie, będzie wymieniony za ten, on będzie obsługiwał silnik elektryczny i w zasadzie 50%, może nawet 70% tego wszystkiego, co jest z elektryką związane i z poborem mocy w łodzi. To jest natomiast akumulator EP600, który będzie do rozruchu silnika, czyli zamiast tutaj tego Extreme. Głównym akumulatorem głębokiego rozładowania są cały czas oczywiście akumulatory żelowe, czyli ten poprzedni produkt. Natomiast Dual AGM głównie charakteryzuje się tym, że posiada świetne właściwości rozruchowe i tutaj możemy zastosować akumulator typowo do rozruchu silnika. Natomiast jest akumulatorem w technologii AGM, czyli elektrolit jest tutaj uwięziony w macie szklanej, co powoduje, że jest akumulatorem bardzo bezpiecznym, może pracować pod różnego kątami nachylenia. Dzięki temu, stosując go powiedzmy na łodzi, przy jakichkolwiek powiedzmy problemach, mamy tą pewność, że nic z akumulatorem się nie stanie, a najważniejsze, nie będzie tutaj żadnego kwasu wylanego i tak dalej. Jest akumulatorem bezpiecznym, a dodatkowo jest akumulatorem, tak jak Pan tutaj słusznie też powiedział, pojemnościowym. Możemy od niego podpiąć dodatkowe źródła poboru prądu i on w pełni będzie spełniał tego typu funkcje, jak i rozruchowe, tak samo pojemnościowe. On jest długotrwały po prostu, tak? Tak, on jest, raz, że jest długotrwały. Tych cykli rozruchowych ma kilka tysięcy, jeśli chodzi o okres użytkowania. Oczywiście wszystko jest zależne od tego, ile urządzeń po ten akumulator jest podpięty, no ale tak jak też widzimy tutaj na etykiecie, ten akumulator też może pracować pod różnymi kątami nachylenia. Uważam, że akurat na jachtach czy też motorówkach jest to też bardzo istotne. Jest akumulatorem przede wszystkim bezpiecznym i na to też należy zwrócić uwagę, bo w akumulatorze kwasowo-rozruchowym, takim tradycyjnym, który mamy w samochodach osobowych, no już niekoniecznie, powiedzmy, te pewne normy i standardy są zachowane.
słuchajcie, żel. Będziemy go montować i tu jest druga fajna dosyć podpowiedź dla Was. Takim właśnie tutaj, nie wiem jak to nazwać, klemą, która ma od razu bezpieczniki. Proponuję Wam od razu założenie takiego czegoś. Ja tutaj miałem też w starym swoim akumulatorze, jak widzicie. Bo to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. No i tak jak już widzieliście, początki powstawania takiego tutaj, nazwijmy to, nie wiem jak to nazwać. Centrum zasilania? Centrum zasilania, tak, to jest dobra nazwa. Centrum zasilania, gdzie tu są wszystkie minusy. Tak to wygląda już po złożeniu. Wszystkie, zobaczcie, macie minusy w jednym miejscu. To jest pod półeczką, tu jest półka, na której jakby siedzę. Ona jest przykręcana. Tutaj do celu filmu ją zdjęliśmy. I tu się wszystko dzieje, przez to nie mamy, zobaczcie, jest jeden, drugi kabelek na akumulatorze, nie mamy całej siatki niepotrzebnych zwojów, kabli, gdzie no, przy wyciąganiu, przy jakiejś pracy, przy ładowaniu akumulatorów, no, mamy z tym jakby problem. Drugą fajną rzeczą jest właśnie zakup takiej klemy. One to są do Renault, jak szukacie, zobaczcie, pokażę Wam numer, możecie śmiało po tym numerze szukać takiego czegoś. Jest to też bardzo bezpieczne, ma bezpieczniki, nic nam się nie stanie, wszystko mamy na miejscu, wiemy gdzie nam, nie wiem, zabrakło, że tak się wyrażę, prądu. Ale przy okazji właśnie manipulowania akumulatorami, wyciągania i ładowania, zobaczcie, co jeszcze znalazłem w sklepie. To jest super, super ładowarka. I do AGM-ów, i do standardowych akumulatorów. Wygląda jak taka ładowarka, że tak się wyrażę, z marketu, ale zaraz Pan Paweł powie, co to urządzenie jakby potrafi i do czego służy. Proszę. Tak, to jest faktycznie niepozorna ładowarka, natomiast jest to prostownik mikroprocesorowy. Ładuje zarówno akumulatory kwasowo-rozruchowe, tak jak tam na etykiecie widać, jak i akumulatory w technologii żel, czy też w technologii AGM. Mamy jeden guzik, którym właściwie operujemy. Zakres pojemności ustawiamy albo na akumulator standardowy, albo na akumulator w technologii AGM, czy też żel. Różnica polega na tym, że w akumulatorach hermetycznie zamkniętych właśnie typu AGM czy żel mamy ograniczenie napięcia ładowania na końcówkach biegunów do 14,4 V. Oczywiście tego typu ładowarka takie wymogi spełnia. No i samo podłączenie, tutaj też warto powiedzieć kilka słów na temat podłączenia, bo mamy takie, powiedzmy, wyjście tutaj na przewody i teraz jak weźmiemy przewody typowo do akumulatora, możemy sobie powiedzmy tutaj to wpiąć. Mamy wyjście pod bieguny do ładowania akumulatora. Natomiast to mi się najbardziej, słuchajcie, podoba. To jest super rozwiązanie. Natomiast właśnie tutaj dokończę tylko fajnym elementem zestawu tutaj. Mamy dodatkowe przewody, które przy montowaniu akumulatora, tutaj zademonstruję przewód, coś takiego, jak przykręcamy klemę, dokręcamy dodatkowo plus oraz minus i mamy wyprowadzenie razem z wtyczką, dzięki czemu, jeżeli powiedzmy głębiej rozładujemy tego typu akumulatora, nie musimy ani ich odkręcać, ani ich też demontować. Jest to bardzo, bym powiedział, komfortowa sytuacja. Wystarczy, powiedzmy, wyprowadzenie tego przewodu od akumulatorów, wpięcie wtyczki do prostownika, podpięcie prostownika oczywiście do gniazda 230 V i mamy proces ładowania bez wymontowywania akumulatorów, co uważam naprawdę za bardzo komfortowe rozwiązanie. Świetnie, zobaczcie, macie też tutaj możliwość mocowania tej ładowarki gdzieś właśnie tutaj w okolicy. Ja sobie podejrzewam, że zamontuję ją jakby też na stałe. Wyprowadzi się tak jak tutaj do silnika elektrycznego w listwie z drugiej strony, potem Wam pokażę jak to wygląda, właśnie taki o gniazdo i tak jak Pan Paweł powiedział, nie musimy nic zrobić,
nie musimy wyciągać, nie musimy tam nurkować, może to być na stałe, nie muszę odkręcać półki żadnej. No dotychczas faktycznie jakby nurkowałem z klemami i sprawdzałem, czy się naładował, czy się nie naładował i tak dalej, tak dalej. Tutaj nie musimy niczego sprawdzać, on się sam rozłączy, prawda? Zgadza się, tutaj dokładnie to jest kolejna zaleta tego prostownika. Prostownik, akumulator, jak uzyska pełne napięcie, pełna pojemność, zostanie uzyskana przez akumulator. Prostownik przechodzi w stan czuwania, czyli właściwie taka ładowarka, która powiedzmy czuwa nad akumulatorem. Akumulator jest w pełni naładowany. Natomiast jeżeli spadnie mu napięcie, bo poniżej określonego minimum, prostownik automatycznie się załącza i doładowuje akumulator. Mamy tutaj do czynienia z ładowarką bardzo bezpieczną, możemy podłączyć ten prostownik do akumulatora nawet na tydzień czasu i nie ma tutaj możliwości jakichś przepięć czy też przeładowań. To mi się też bardzo, bardzo podoba. Miałem podobną ładowarkę, no ale właśnie, taką trochę, nazwijmy to z marketu, trzeba było sprawdzać, nie rozłączała się automatycznie, oczywiście też nie doładowywała. Idealne też dla motocyklistów, prawda? Cały tutaj, cały zestaw i dla kamperowców, ale głównie dla motocyklistów lub też właśnie na łódki, gdzie macie schowane akumulatory, bo w garażu można sobie, czy tam właśnie na zasadzie gniazda podłączyć, nie musimy już nic wyciągać, nic demontować, to jest na stałe do akumulatora. Zgadza się, ładujemy. W motocyklu właśnie bardzo często jest to praktykowane z racji tego, że akumulator jest zamontowany gdzieś z tyłu pod siedzeniem i demontaż dostanie się w ogóle do tego akumulatora naprawdę potęguje wymianę i wykręcanie wielu dodatkowych części, aż dostaniemy się do akumulatora. Tutaj wyprowadzamy tylko kable, wymieniamy akumulator raz i zapominamy w razie konieczności ładowania. Wystarczy tylko podpiąć prostownik pod odpowiednie wejście bez demontażu akumulatora. Co się dzieje teraz z akumulatorami? W sensie, czy one są bezpieczne dla środowiska? Jak technologia dzisiaj posunęła się do przodu, że użytkownicy akumulatorów, no myślę o tej nowej generacji, oczywiście mogą spać spokojnie? Warto tutaj pamiętać, że ochrona środowiska jest bardzo ważnym elementem i przy zakupie akumulatora właśnie w specjalistycznych przede wszystkim punktach warto też zostawić, właściwie trzeba spełniać obowiązek i zostawiać zużyty akumulator do utylizacji. Dzięki temu ten klient ostateczny, który dokonuje zakupu, nie płaci opłaty depozytowej, czyli zaoszczędza w pewnym sensie pieniądze. Natomiast dla samego producenta, czyli dla nas, dla Exide'a, dla wielu innych producentów, jest to akumulator teoretycznie tylko zużyty, a w praktyce z akumulatora zużytego jest odbierane, utylizowane, ale odzyskiwane przede wszystkim aż prawie 95% surowca, także wiele powiedzmy czynników, czy obudowy, czy też tego ołowiu jest na nowo odzyskiwane, przetwarzane do kolejnego akumulatora, do kolejnego nowego akumulatora. Dzięki temu ten akumulator dzisiaj nie jest powiedzmy takim drogim produktem właśnie ze względu na możliwość odzyskiwania surowców. To najbardziej cieszy. Najbardziej cieszą certyfikaty. To nie jest tak, że tak kiedyś jakiś pan napisał, że o, ekorejsy, a spalinowy silnik i tak dalej. No słuchajcie, ta łódź po rzece Warcie nie miałaby szans płynąć na elektrycznym czy na wiosłach, więc korzystajmy jakby z tego środowiska, ale jeżeli już korzystamy, to mamy, zobaczcie, mnóstwo rozwiązań, które faktycznie w jak najmniejszy sposób szkodzą środowisku i no i po to też to wszystko jest. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję bardzo. Bo nie wiem, czy w poprzednich filmach była mowa o tym. Oczywiście jest alternator, czyli te akumulatory będą doładowywane w momencie, kiedy silnik spalinowy będzie pracował. Ale słuchajcie, jeżeli nie macie, to ja wam proponuję taki główny przełącznik też. Tu możecie sobie albo wyłączyć akumulatory i teraz nie ma żadnego poboru mocy. A uważam, że zawsze gdzieś tam ten pobór, te przecieki, że tak się wyrażę, jakby są, nawet jakbyśmy mieli wyłączone jakby urządzenia, bo tu jakaś lampeczka pracuje na przykład i tak dalej, i tak dalej. Także
można wyłączyć akumulatory wszystkie na zero. Można, ja sobie zrobiłem tak, że na jedynce mam jakby pobór tylko i wyłącznie od żelowego akumulatora. Oczywiście silnik odpalę z rozruchowym, ale jakby mi w jakimś momencie, przy jakiejś kilkudniowej wyprawie, bez możliwości ładowania, potrzebowałbym jeszcze mocy, to zawsze mogę przełączyć na obydwa akumulatory i wtedy ten, który działa do rozruchu, odda swojego prądu troszeczkę na to, żeby właśnie gdzieś dopłynąć, gdzieś doładować się, no ratować przysłowiowy tyłek na wodzie, lub się też cieszyć czy łowieniem, czy zwiedzaniem dłużej, aniżeli krócej. Także polecam, bo to jest bardzo mądre rozwiązanie. Elektryk też mi tutaj wpadł na ten pomysł. Wygodne, tak samo jak wygodne właśnie jest to, żeby sobie wyciągnąć, słuchajcie, tylko gniazdo i mamy koniec z nurkowaniem, koniec z przepinaniem, nie daj Boże wyciąganiem akumulatora jeszcze do domu i tak dalej. Pewno, że można sobie tam poprzepinać, zwłaszcza że tutaj są w tej chwili mało żył, bo reszta jest tutaj, ale co wygoda, to wygoda i też przy okazji bezpieczeństwo. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.